18 października Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica po raz kolejny gościło licznie przybyłe rodziny. Wszystko za sprawą ostatniego już pikniku z cyklu rodzinnych spotkań przy muzyce. Ponownie na przybyłych uczestników czekały konkursy oraz zabawy, a oprawę muzyczną zapewnił zaproszony na tę okazję zespół. Pomimo braku słońca nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w warsztatach ekologicznych i grach regionalnych. Przybyli na imprezę goście, mogli doświadczyć, jak niegdyś robiono masło czy prano. Nie zabrakło również poczęstunków w postaci chleba ze smalcem oraz ciasta, a miłośnicy prac plastycznych mogli również znaleźć coś dla siebie. Jest przed wszystkimi świętymi i będziemy robili też kwiaty tradycyjne, jak to kiedyś Kaszubi robili wianeczki ze sztucznych kwiatów woskowanych na cmentarz dla swoich bliskich. Promowanie tradycji kaszubskich poprzez wspólne spędzanie czasu w miłej atmosferze stanowi główny cel spotkań w Centrum Kultury Kaszubskiej. To trzeba tutaj w tym miejscu, w Centrum Kultury Kaszubskiej, kultywować. I myślę, że nam to się jakoś udaje i mieszkańcy chcą dowiedzieć się, jak to dawniej Kaszubi żyli, czym się zajmowali. Strzelnica to doskonałe miejsce na spotkanie się ze sobą również osób starszych. To miejsce przypomina bardzo ważnych, historycznych dla nich wydarzeniach. Wielu z nich ma swoje historie, które opowiada swoim znajomym, kolegom, z którymi siedzi. Nawiązują się przyjaźnie. Sezon pikników z cyklu rodzinnych spotkań przy muzyce w Centrum Kultury Kaszubskiej Strzelnica właśnie dobiegł końca. Jednak to jeszcze nie koniec atrakcji. Już w listopadzie odbędą się kaszubskie warsztaty regionalne, a 8 grudnia adwentowe zwyczaje. Serdecznie zapraszamy.